Siema, z tej strony Żółty, a to jest kolejny odcinek z serii Papers, Please. No i słuchajcie, robimy tryb fabularny dalej, dzień 12, kontynuuj. Słuchajcie, ostatnio sobie chciałem, no zaraz, historia Arstoczki w obrazach i przede wszystkim słowach, prawda, Arstoczki. Metro w Gessin stanęło, zapadnięcie się tunelu mogło wywołać sabotaż. I tak, i w ostatnim odcinku mówiłem, że to najprawdopodobniej przez nas to się stało. I chyba tak jest, tak mi się wydaje. Ale wracając, sprawdziłem sobie na wszelki wypadek, ile ta seria będzie miała jeszcze tak plus minus odcinków. No i tak myślę, że jeszcze z 16, dzień dobry. Witam. No dopisuję, chłopie, nawet. Co to jest? Biuro dochodzeń. Detektyw, kurwa. No tak, czytałem o tym. No nie, to na pewno nie był wypadek. Tajemnicza grupa i mają rację. Uważamy też, że niektórzy jej członkowie przekraczają tu granicę. Dlatego rozmawiamy. Widzicie coś może takiego? O kurwa. I tutaj mam ciekawostkę. Ja za chwilę zapauzuję. Bo jak raz, i do tego momentu chyba, grałem w to Papers, Please. Słuchajcie, wiem, że teraz może być jedno zakończeń. Nie będę go pokazywać, bo ono jest złe, bo tych zakończeń w tej grze jest od cholery. Wiem, że teraz, jeżeli byśmy mu dali te exit, te akta, które mamy, tych, o tutaj, to, to wtedy oni nas zamykają, naszą całą rodzinę i nie wiem, czy nas zabijają nie czasem, więc tyle tylko powiem, a więcej zakończeń nie znam. Tak, tak, coś ty tu mówił. Bardzo dobrze. Tak, damy to się znać, bardzo dobrze. Oczywiście, proszę mi oddać odznakę i dokument. I teraz możemy mu dać to, ale my tego nie damy. Damy to i to. Bardzo niebezpieczna. Jeśli zauważycie, niepokojące się to natychmiast. Oczywiście nie będziemy tego zgłaszać, no bo to by była totalna głupota. Jeżeli mielibyśmy zgłaszać, że dostaliśmy coś takiego, że przepuściliśmy takiego człowieka, to byśmy siedzieli na 100%. To jest po prostu, no. Mam tutaj pracę. 3 miesiące, chwilę. Stefani tego, chyba już przepuściłem tego Stefani. Mikali. Okej. Okay. Pokaż mi jeszcze tutaj długość pobytu. Praca 3 miesiące. Praca 3 miesiące. 83. To jest dobrze. Peteros Kiemlis. Okej. Okay. To masz dobrze, proszę pana. Tutaj sobie weźmy te akta. Paszport. Ma dokumenty aktualne. Zobaczmy. 84. Urodzony, no okej. Okay. Obywatele muszą mieć dowód osobisty, nie potrzebuje. Cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wyjazd. To jest zgoda na wjazd. Na wjazd, a nie na wyjazd. Pracownicy muszą mieć zezwolenie. Ma tutaj zezwolenie. Popracuje. Zaraz sprawdzimy, czy jest wszystko dobrze. Kremlis, geodezja, termin 83. A zaraz, to się musi zgadzać z tym. Czy nie? Nie, nie musi się zgadzać. Dobra, to już będziemy wiedzieli więcej. Zakaz posiadania broni to wiadomo. Dyplomaci muszą mieć pełnomocnictwo. On nie jest dyplomatą. Zobaczmy, kolegia. To pasuje. Twarzowo też. Mężczyzna. Zach Gestin. I teraz zobaczmy jeszcze to. Nie, on nie jest taki okrągły w sumie. A kurwa, mam cię. Jobany brzuch. Coś czym. O czym mówicie? Już mi zwon stąd! Już! O ty gdy... Ale ja jestem spostrzegawczy! Ale ja kurwa jestem dobry w tą grę! Bierz strat, won mi wszystko! No! Ale jeszcze czegoś tam czasem nie miał kolega. Dzisiaj jestem w świetnej formie, chociaż spałem 2 godziny tylko. Paszport posiada, aktualny, zobaczmy, 76 kg ważysz, 158... Ty nie masz na pewno 158. Na pewno nie masz. Naturalna różnica. Odciski palców. Naturalna różnica. Wiesz, że raz coś takiego mam. To mi niepotrzebne. Donghena. Donghena. Okej. Okay. Czyli to jest on. Okej. Okay. W takim razie. Mężczyzna. Arstoczka wschodnie Gresin. To pamiętam, że jest dobrze. 83 jest dobrze. Czwarty tutaj. Okej. Okay. Dowód osobisty ma pan dobrze.
Czyli paszport ok, aktualne są, osobisty ma, nie potrzebuje, nie potrzebuje, nie potrzebuje. Jeszcze na wszelki wypadek zobaczę tą marsoczkę. Wschodnie Grestin, jak najbardziej wszystko pasuje, proszę pana, może pan przybywać na terenie Arstoczki. Żółtolana, czy tam Arstoczki, nieważne. Zobaczmy dalej, kto tam będzie. Okularnik. Okej, okay, czyli mamy tak. Tej, bo my musimy też sprawdzać tych. Mikali Saratow. Okej, okay, Mikali Saratow, będę musiał pamiętać. 85 jak najbardziej ma, chociaż tak te włosy ci dodawają. Dobra, zmiany zgodne. 91 kg, ok, 47, 08, 16. To jest, proszę pana, dobrze. Arstoczka, overwatch. Nie pamiętam, czy to było dobrze. Tak, to było dobrze. Zobaczmy jeszcze dowód. Na wszelki wypadek jest dobrze. Co to jest? Własność MPL. Aha, dobra. Chyba wszystko. 84? Tak, wszystko dobrze jest, proszę. Jaką przysługę? A wypierdalaj tej chłopie, co ja ci będę pocztówki dawać, kurwa, czy jakieś pierdolone karteczki. Włon mi stąd wirsztrat, że cię przepuściłem, kurwa. Nikomu nie będę... A zaraz mogę tak? Nie, mówię na przyjaciół. Odwiedziny ile? Kilka miesięcy. Czy te kilka miesięcy liczy się jako dwa miesiące? Dane zgodne, okej. Okay. Ja nie będę, kurwa, nawet za te 10 jakby było kryzysu, bym ci nie wziął, chłopie. To jest dobrze, bo pamiętam. Casey Beckwith, to jest wszystko dobrze. O, zaraz 12, 18, okej, okay. Już tu pani miałem na celowniku, ale już pani ma dobrze. To są odwiedziny, tak, odwiedziny. Kolechia, sprawdźmy kolechię. Co my tutaj mamy? Zachodnie Grestin. Czy pani coś jeszcze potrzebuje? Paszport, dokumenty aktualne. Dowód osobisty nie potrzebuje, nie. Wszystko ma pani dobrze, witamy na pokładzie. Zapraszamy następnych. Co to kurwa? Ej, właśnie, zapomniałem, co... ciągle zapominam o tym. Tutaj. Michali. To raczej facet by był. Pracować, tak? 6 miesięcy, praca 6 miesięcy. O. Naprawdę jest to warte. Nie wiem, czy uznać to jako obrazek, kurwa? Nie wiem, mam panią w piździe tak głęboko, że najem mnie to nie interesuje. Wręcz nawet będę lepiej sprawdzać, żeby pani czasem, żeby panią ujebać. Chyba, że to był komplement, to dziękuję. Kobieta jak najbardziej, zachodnie greckim, pamiętam, że było dobrze. To jest też dobrze, też dobrze. Okej. Okay. Termin tam malarstwo, pani malować będzie, tak? Chyba chuja. Zobaczmy jeszcze tutaj, tutaj. Ja, o nie, 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 to mi się pojobało, to i to bym chciał. Okej, czyli to jest dobrze. Wszystko pasuje. Może pani iść. Arstoczki. Ty kurwo. O ty szma. Dobrze, dobrze, ja ją zignoruję. Ja jestem pacyfistą. Ja się nie wkurwiam. No dobra, wkurwiam się, ale. Ty kur. Bym miał, nie wiem, shotguna, ten cię zajebł. No nie, bez przesady. Praca, tak, proszę panią. Cały rok. 82, 12, 33. Zobaczmy kodzik, jest wszystko dobrze. Hanna, to jest dobrze. Zezwolenie na pracę, Hanna, malarstwo, to pani z tamtą będzie pracować. Termin, tu jest termin. Zobaczę sobie jeszcze tą pocztówkę tylko, raczej pocztówkę, kurde. No, już pika. Co to jest? To jest Antageria, ja myślałem, że to Arstoczka, dlatego coś mi nie pasowało. Gdzie jest Antageria? A jest Antageria. I teraz tak, pani z Ryja wygląda jak... Nie powiem co. Outer, ok. Jeszcze szybko zobaczymy te. Oto. Jest wszystko. Chociaż takie trochę zamazane tu jest. Dane zgodne. No dobra. Niech będzie, że dane zgodne, proszę. Sprawujcie się dobrze.
Ej, jeszcze nikogo nie. Wszystkich dobrze robimy. Olej Rima! Jezus Maria, ją chyba specjalnie nie przepuszczę. Praca. Kilka miesięcy. 82.12, ok. To też jest dobrze. Legenda walka. Mi tu coś już od razu nie pasuje. Znaczy, nie jestem pewien. Ale czy to jest dobrze? Jest, ok. Przepraszam panią za wszelkie utrudnienia. Jeszcze bym chciał sprawdzić. To jest dobrze. Termin 83 jak najbardziej. Czasem nie jest ten znaczek podrobiony. Ja wolę wszystko sprawdzić, bo naprawdę nie chcę, żeby później było, kurwa, coś się zrobił. Więc wolę, żeby było już tak. Obristan, jeszcze szybko sprawdzimy. Obristan, to jest dobrze. Londrans, czy jakie tam chuj, co? Proszę pani, niestety pani brzydka musi iść. Do widzenia, mam nadzieję, że w Farstoczce są jakieś kliniki do operacji plastycznej. Zafundujemy coś, powiem. Ale brodacz, jak ja normalnie. Cel podróży. Spotkanie dyplomatyczne, tak? Dobrze. Pierwsze co, panie Niklas. Nikolas, Nikolas, okej. Okay. Manny, manny. To jest wszystko dobrze. Arstoczka jak najbardziej. Republia, tak. Zryja, pan jest okej. Okay. 83. Republia, jeszcze szybko zobaczę. Republia. Bostan, okej. Okay. To jest. Chociaż tak kurwa średnio to wygląda. Mogę to? Dane zgodne. No dobra. To jeszcze tak po prostu prewencyjnie zobaczę. Dane zgodne. Czy pan coś jeszcze potrzebuje? Paszport pan posiada, dokumenty aktualne są. Dowód osobisty nie potrzebuje, zatem muszę mieć zgodę na wjazd. Czy pan właśnie nie potrzebuje zgody na wyjazd? Dane zgodne. Zezwolenie, czy to nie jest czasem jako praca? Nie. Czyli pan wszystko ma. Witamy na pokładzie Arstoczki. Patrzcie, wszystko dobrze. O, jakiś kurwiony. Do żony, czyli imigracja na zawsze. Okej, okay, rozumiem. To jest dobrze. Orin. O! Panie Orin, panu się coś tu pojebało chyba. Kurwa. Ojebany zamach za kolechę, kurwa. Ja Gugirę wyrwało. Drugi w ścianę, drugi pijany. Kurwa. A jak nie uciekłem? No i ten do żony nie pójdzie. Nie pójdzie. No tak terrorystyczny. Człowiek znowu przyniósł pieniądze, no nasz pole, żeby je spalić. I po chuj mi tę kasę dajesz? Ile tym razem? 2000! Ja pierdolę. No nie, no przepraszam. Co to jest, przepraszam? A zaraz, zaraz, zaraz. Lokal kategorii C jest dostępny. Czynsz 30, ogrzewanie 10. Czynsz, czyli o 5 więcej, ogrzewanie 10. To po co ja mam się tam przenosić? Dziwny człowiek znowu przyniósł pieniądze, ale. Okej, ale. Po co ja mam się to przenosić? Ja nie widzę potrzeby w ogóle. Znaczy, jakby ten lokal, nie wiem, się rozpadał powoli. Bo jeszcze rozumiem. Kolejny samochowiec na granicy. Przeszukiwania imigrantów bezskutecznie. Nowy dyrektor w MPL. O! Obiecano ściślejszą kontrolę na granicy. Okej. Idziemy sobie do budki tutaj. Tup, 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 tup. Jeszcze 2 dni standardowo zrobimy, bo zawsze były 3 dni. A wiem, że niektórzy z Was lubią tą serię, wypierdalaj z tymi poczutówkami. Ja nie chcę tego tutaj. To se chcę ustawić, panie, tu. To chcę tu. Jeszcze nikogo nie wpuszczamy, muszą czekać, chuje. Nowy dyrektor jest niezadowolony z niedokładnej kontroli. No to, co mają do mnie za problem, jak oni napisali zasady, których mam się trzymać? Trzymam się ich idealnie. W poprzednim dniu nikogo, nikt nie miał do mnie pretensji, że kogoś nie przetrzymałem, czy coś. Więc przypierdalają się jak. Nie wiem. Od dzisiejszego dnia wszyscy petenci spoza kraju muszą przedstawić aktualną kartę informacyjną. Jezus, z tych dokumentów to teraz jest od zajebania. Na której widnieje wzrost, waga oraz cechy wyglądu zewnętrznego. Uzupełniono rozdział księgi, okej. Okay. Wszystko. Jajibie, ile to tego. Jezus Maria. Proszę wchodzić. To ja właśnie te pocztówki? Nie mogę dawać, to dobrze. Tranzyt to jest to, tak? Tranzyt kilka dni, czyli 2, najprawdopodobniej wypad z tym. Nie mogę tego dawać. Dobra, tam ciul z tym. I tak bym tego nie dawał normalnie. To jest dobrze. Etan, prosciutto, czy prosciutto, jakie żarcie, chuj wie co.
To jest, proszę pana, dobrze, bo już poznaję. Zaraz, paszport posiadasz pan. Aktualne powiedzmy na razie, że są Eniko, jeszcze chcę sprawdzić. Wydane w Eniko to jest import. To wygląda tak, czyli bardzo dobrze. Enrico myślałem. To jest. Cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wyjazd, posiada takową. Pracownicy muszą mieć zezwolenie. Nie jest pracownikiem, nie wiadomo, dyplomatą nie jest. Cudzoziemcy muszą mieć kartę indent. To jest to. 172. No ma. 79 kg również ma. Wygląd krótkie, jasne włosy. No czy to są krótkie? No są. Odcisk kciuka. No nie mamy jego odcisku kciuka. Wydane to jest jeszcze 12. Zaraz, bo to wygasa, tak? Tego dnia. Okej, to już będę wiedzieć na przyszłość. Tak mogę? Łej, ja jestem Copperfield. A jak jeszcze... Łej, panie ty, ja tu panu zapieczętuję wszystko, kurwa. Tryja panu tu... O, proszę. Pan takiej pocztówki jeszcze... O, jakiego pocztówki? Dokumentu pan jeszcze takiego nie miał. Następny. O, to chyba ksiądz jakiś. Cel podróży. Tranzyt. Kilka tygodni. Czy kilka tygodni kwalifikuje się jako 14 dni? Jak najbardziej. Kot jest dobry. Keller. Czy czasem pieczątka nie jest podrobiona od tego? Proszę pana. Jakbym panu wykurwił z Gokinga, to by bolało. To jest wszystko dobrze. A zaraz, bo to jeszcze tylko... A, czyli tak nie można dawać tych pocztówek. No to zjebane pocztówki mi dali. Poza tym mężczyzna. Obristan, poproszę. Mapa regionów. Obristan. Czy dowód wygląda legitnie? Wygląda jak najbardziej. Skal. Dobrze, skal. I teraz tak, 178. No w kapeluszu. 97 kg. Ja lepiej kliknę, bo nie chcę, żeby były problemy. Dane zgodne. Długie włosy. Czy to są długie włosy? No dobra, niech będzie. 82, 12, okej. Okay. Znaczy 12, 18, co ja gadam. Proszę. Sprawujcie się dobrze, dokładnie. Czemu on do mnie idzie? A, to ten, siema! Masz do mnie kredyciki? A nie, bo ja chyba za mało zatrzymałem. Zatrzymanie czy... Będę miał 5 kredytów! Mogłem sobie jeszcze jednego. Dlatego przyszedł, płacą mi w porządku, ale... Ale nie jest to ogromne. Ale zobaczcie, jednak fair się zachowuje. Może gdyby się zaczęli, że wchodziłoby na tym lepiej. Kusi, ale... Ja nie chcę tego specjalnie też zatrzymywać. Nie chcę być takim typowym chujem. Dokumenty. Cel waszej podróży. Jadę tranzytem. 14 dni tranzyt. Piotr, mężczyzna. MPL to jest dobrze. 72, 31. Tak, tak. 12. Łysy. No, nie wiem, czy on bardziej łysy, czy nie. Niech będzie, że łysy. 82 kilo. 183 mi w ogóle tu nie pasuje. Nadal zgodne, no dobra. Niech wam będzie. On jedzie gdzie? Tranzytem, dobrze. Antageria jeszcze, dajcie mi tutaj sprawdzić. Antageria. To jest dobrze. 82. A kur. A mam cię. 5 kredycików prawie będziemy mieli. Czemu mam cię przepuścić? Proszę przepuść mnie. Nie ma tu aresztu. Halo. Ja bym chciał 5 kredycików. 5, piątkę. Dwójkę ci mogę dać. 5. Ale chciałeś trójkę. Ale daj 3. Nie ma. Wypierdalaj stąd. Nie ma czegoś takiego tutaj. Proszę przepuść mnie. Ale ładna pani. Dołączyć do męża, czyli imigracja na zawsze. Kot, proszę pani, ma pani zły. Nie, ma, bo się pani puściła z kim innym, dlatego ma pani zły. Nie wiem co powiedzieć, ja wiem co powiedzieć. Aresz 5 kredycików do mnie leci za chwilę. Wyrsztrat. Ach, proszę. Niedługo 5 kredycików będzie. Ej, a ona nie czasem... Ej, jakie ona miała imię i nazwisko? Kurwa, nie zauważyłem. Co? Zgubiłem mój dowód osobisty. Chyba mi go ktoś ukradł z szatni, ale wygraliśmy mecz. Nie mogę się doczekać powrotu do domu. Wiem, co to są latami, może wam się przyda. O, ale to mi zaśmieca. Zawiesić na ścianie. A, łe, panie! Fajne, ale mnie pan nie przekupi. Może... O tak?
1980. Czyli chwila, pan nie ma, znaczy ma pan paszport, zgaduję, że pan ma tutaj, ale nie ma pan zezwolenia, nie, cudzoziemny, ale zgodny. Tego pan nie ma. Też pan tu ma. Co tu jest? To? Tak, to. Aż mój pies z budy wyszedł, zaraz będzie tru, 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 tru. Nie, nie ma. Przesłuchajmy go. Właśnie. Wiem, koleś, przecież mówiłem. Ktoś go ukradł. Bez jaj daj mi przejść. Dobra. Dobra, już, okej. Okay. Idź. Nie, ja na ciebie nie patrzę. Idź. Już, że jesteś piłkarzem. Niech ci będzie. Już przyjmę te upomnienie jedno. Okej, okay, ale to było specjalnie. Cel. Praca. Jezus, ile papierów. Jaca praca? 6 miesięcy. Aha, to jest dobrze. Nathan. Nathan mi się strasznie źle kojarzy przez Life is Strange'a. Proszę pana, chyba kot pan ma zły. Raczej pieczątkę. Czy się mylę? Mylę się. Mylę się, więc jest tę. Nathan 83. Zaraz w ogóle to wygląda dobrze, legitnie. To chciałbym. O, chyba jest. A dobrze, okej. Nic nie mówiłem. To ma pan dobrze. Męska fryzura. A jak wygląda męska fryzura? Ale zgodne. To jest. Nathan, tak, 177, 82 kilo, to jest dobrze. Mężczyzna, z te Moreno, mapa regionów, Antageria. Tak, na wszelki wypadek jeszcze sprawdziłem. Sant Moreno, wszystko wygląda spoko. Przepuszczam pana. Robi ci się dobrze, jak najbardziej. Dowód osobisty. Dobrze, ale 5 kredytów mamy. Ła pani, ale szybko pani mi to wyciągnęła. Znaczy, jakkolwiek to brzmiało. Odwiedziny przyjaciół. 90 dni. Odwiedziny. Okej. Okay. To jest wszystko dobrze. Gabriela Pietrkowa. To jest dobrze, bo już pamiętam. Petrowa Gabriela. 57 kg. 173 w kapeluszu, jak już. Długie włosy, no w sumie nie tykaj mi tu bombo. Mężczyzna, jaki mężczyzna? Tyś jest baba, kurwa. No chyba, że nie wiem. Co to za pytanie? Rewizja, kurwa. Co to za pytanie? Dalej, cykiej, foty. Na Insta, na Snapa, nie wiem na co jeszcze. No kobita! No kobita ma stanik, nie? Może przeszukajmy ją. Nie no, no kobita, kurwa, no to ma pani źle tu. Jak to teraz zaznaczyć? Może chwila. Może z tym? O! Paszport jest w porządku. Paszport jest nie w porządku, ponieważ pani jest kobietą. No, wracaj mi tu. No, kurwa, wracaj mi tu, Stachu. Dobra. Dobranoc. Szkoda, że nie mogliśmy jej zatrzymać, by było 5 kredytów. No. Ty, jakiś ważny chyba. Cel podróży, przeprowadzka, czyli migracja, kartnicze, to same problemy. Nie dość, że ciężko tam dostać, to jeszcze jest ważna tylko kilka dni wyjazd, to przerobicie wszystko, żeby utrudnić nam życie. Po co w ogóle otwierali się granice? Po to, żeby takie chuje jak wy mogli tu przejść, kurwa, a nie. Pierdolony marsz na jutro. Może jutro przyjdziesz, chłopie, może jutro, bo jakoś mi się nie chce w ogóle. O, chyba se wolne zrobię. 175, jeszcze dać. Wszystko ci sprawdzę, wszystko, a żebyś miał coś źle. Chociaż pewnie będzie miał dobrze. Kowalski, ej, to Polak. No to Polak to od razu już wszystko w pizdziet, wszystko żmarudzi. Ja jebi. Mężczyzna. Obristan se sprawdźmy zaraz, bo imię Kowalski, dobra. On imigracja, okej, okay, czyli jeszcze mapa regionów, to jest Obristan. To jest dobrze, scal, to jest dobrze. Uznano. No, proszę. Ech, co? Lepiej było wydać pieniądze na łapówkę, nic z tym. No to se wypierdalaj tam do tego Bristanu zastranek. Jak? Przez skal był! Co? No nie, ale dobrze, i tak 5 kredytów moje. Uff, dobra, dobra. Nie, chcę chowa pasek jakiś tam, po co mi to? Lepsze. Nie, nie chcę tego. W ogóle chyba ominęliśmy jednego tego Cynksa.
Szkoda. Przecież stanowiska. No już te 5 wydajmy, no już te 5 dajmy kredytów. Bezpieczna przystań bandytów. Arstoczka zyskuje wątpliwą reputację. Republia odmawia azylu antagerskiemu informatorowi. Kurwa, trudniejszych słów chyba nie udało się wymyśleć w ciągu jednego drukowania gazety. Okej, okay. Co my tu mamy? Weź mi te pocztówki, ile razy mam mówić? Inspektorze, Ministerstwo Sprawiedliwości domaga się naszego wsparcia. Codzienny biuletyn będzie od teraz zawierał opisy 3 najbardziej poszukiwanych na świecie przestępców. Porównujcie zdjęcia z ich twarzami, petentów i niezwłocznie zatrzymujcie podejrzanych. Niech żyje Arstoczka. Jezus, czyli teraz tak. Mamy zobaczyć, czy tego Ezika całego tutaj puścić do nas, to jedno. Mamy sprawdzić zdjęcia, czy one czasem te twarze tutaj się zgadzają, czy kto nie jest jakiś podejrzany. Mamy sprawdzić wszystkie te rzeczy. Później jeszcze, czy w ogóle ludzie dobrze mają wszystkie dokumenty, czy wszystkie dokumenty są... Ja pierdolę, tego jest za dużo już. Tego jest po prostu za dużo. Przesuńmy sobie to może... Oje, panie. Może o tak. O, tak pasuje. O tak, niech będzie. Otwieramy. No otwieraj panie. Ole gruba locha, jopur. Tej. To jest ona. Tej, czekaj, Elif. Tej, to jest ona. 5 kredytów moje. Moje 5 kredytów. No, mi się nie podoba twój ryj. Wypierdalaj. Ja akurat już zaczynam rozmawiać się za przestępcami. Wyrsztrat, won mi stąd, dziękuję. Czy jedno mamy z głowy? Jakiś okularnik i jakiś milf chyba. To nie ona. Pani odwiedziny, rozumiem, ale kaj pani dokumenty ma. Kilka tygodni, Michali, ale... Pani paszport. Nie tu, tu. No. Proszę. No dziękuję, no. Fajnie by było dostać, nie? To jest dobrze, to jest dobrze. To jest również dobrze, to też 171. No, w kapeluszu. Jakieś jeden, bardzo krótkie włosy. No nie wiem, czy to są bardzo krótkie, ale skoro tak uważają, to pyta... Oj, pardon, odbiło mi się do 15. Ona tak wygląda, patrzcie, może mieć paszport. Kartę indent, ona pracuje, ona ma odwiedziny, czyli wszystko pasuje, proszę panią. A jakbym dał pani o tak? Kawałeczek tylko, no to i tak działa. No dobrze. Zapomniałem sprawdzić, czy czasem nie jest zły ten miejscowość. Ale mi się upiekło, dobrze jest. Tutaj dobra. Odwiedziny. Długość pobytu. Teraz się i tranzyt, a odwiedziny to tak samo, czy... A, kurwa, mam cię. Tak, oczywiście jestem tu tylko przyjazdem. No dobra, skoro tak uważasz, jesteś przyjazdem. 14 dni mówił, co nie? 82. To jest dobrze. Wilhelm Reinowski, czyli chyba Polak. Mi się wydaje, chociaż Reinowski. No nie, raczej nie. Dokument zaraz jeszcze chciałbym zobaczyć. No takie trochę krzywe to. Dane zgodne. Trój Goliar Boston. Boston pasuje. I jeszcze zobaczmy sobie tylko. O to właśnie. To jest dobrze. On jeszcze raz. On tranzyt, czyli to jest dobrze. 176, 86. Ile krótkie, proste włosy. Tak średnio mi się wydaje. Dane zgodne. No dobra. Do 9 ma pan to. Mężczyzna. Republia. Wszystko wygląda legitnie. Proszę pana, proszę. Dowodziki. I papierki. 30 minut odcinka już jest, kurde. Ten jakby... Jezu, jakby ktoś mu przyjebał mocno pracę, tak? Może to sobie odłożę na razie tu. Kilka miesięcy. To jest dobrze. Drost. To nie jest czasem... Znaczy się mylę z tym jednym. Tym drugim znaczkiem, bo on jest taki prosty. Mnie to właśnie gubi najczęściej. To jest dobrze w takim razie. 83 jak najbardziej pasuje. Mężczyzna, Republia. Proszę pana, Republia, Boston jak najbardziej pasuje. Dowodzik, ja wolę jednak sprawdzić. Dane zgodne, dobrze, dobrze. Skoro zgadnę, dane zgodne.
To jeszcze, on chciał pracę w ogóle? Tak, pracę. To jest dobrze. Inżynier 83. I teraz tak. Tą stronę muteczek. To jest dobrze, nawet nie muszę klikać, bo już widzę. I jeszcze karta Inden 177. No ponad bym powiedział, 89 lub krótkie kręcone włosy. No dobra, niech będzie, że krótkie kręcone włosy. Wszystko pasuje, może jeszcze jedynie sprawdzę, o tak, wszystko pasuje. 83. Pasuje jak ulał, tylko jeszcze, o, musiałem tutaj zobaczyć czasem. W ogóle to są chyba wszystkie kobity tutaj na tym tutaj, o. Tak to wygląda. To odpowiedź na pytanie o długość pobytu, ale powiedział przecież. No to, dobra. Wizyta 2 miesiące. Wizyta 2 miesiące, 82.12.20. No nie wiedziałem, już będę pamiętać na przyszłość, że jak powiedzieli raz źle, to już trzeba ich odrzucić, bo no po prostu nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. Wiem, że już raz tak mieliśmy, ale zapomniałem po prostu. Praca, praca, odwiedziny, dobra. 57, 173, długie włosy. No to są długie. 13, dobrze. 43, Zjednoczona Federacja. Zjednoczona Federacja, proszę Państwa, Zjednoczona Federacja. Taka żaba tutaj. Shingleton. Pasuje jak kula, proszę Panią, kobieta. Najprawdopodobniej. O, chwila. Zapomniałem sprawdzić, ale wszystko pasuje. Zobaczę następną osobę. O Jezu, Chinka! Chinko, jesteś poszukiwana! Ching, ciang, ciąg, odwiedziny. A ja zanim pani skończy, to powiem, że jest pani poszukiwana. Jep, przesłuchaj. Mi się nie podoba twój ryj chiński, wypierdalaj. Co jest? Wersztrat jest, proszę panią. Ty, jak ona miała na imię? Zapomniałem znowu sprawdzić. Ja jebie. Jak będzie, że to ktoś z Zika, to... Czemu nie mogę otworzyć? To będzie przejebane. A teraz mogę na... A nie, to tryb dochodzenia. Cholera. Ojebany! Ojebany! Areszt, kurwa, dwa dokumenty mi dał. Co robicie? Dwa dokumenty, głupi jesteś. Ty se tu jebnij się. Tu się te. Mam już chyba 10 kredytów, ale będę bogaty. Ty, a znowu zapomniałem sprawdzić imienia i nazwisko. Ja jebie. Nie mogę tak szybko lecieć. Ten wygląda jak Faja za młodych lat. Ciekawe, czy wiecie, jak wyglądał Faja za młodych lat. 2 tygodnie. Ale co ty, tranzyt, tak? Tranzytem 2 tygodnie. 2.12.23. Grozen. Okej, to jest dobrze. Praca, praca, tranzyt. Okej, 60 kilo. 167. No, ja wolę sprawdzić. Dane zgodne. Kręcone włosy, tak. Kręcone 12.12. To jest kobieta? Jezus. Jezus, jest kobieta. Ja powiedziałem, że wygląda jak Faja za młodych lat. Nie, to była pomyłka. Tego nie było. To się wytnie, to się wytnie. Jezus Maria. Dobrze, żaden większy YouTuber mnie nie oglądał. Takiego fejla to jeszcze dawno nie popełniłem. Mary Jones, proszę bardzo. Pani, ja myślałem, że to jest pan, no kurwa. Aż bym się wody napił, bo mi już głos się trochę psuje. Muszę się napić. O, panienka z dużym nosem. Imigracja, ale gdzie pani ma dokument o imigracji? Zgodę na wyjazd, gdzie pani posiada? Nie posiada pani. Czy ma pani takowy? No to, że pani zginął. No to nie mogę tej pocztówki dawać. No to ja pani powiem, że... Myślę, że to ona. To ja pani powiem, że pani se nosa i dokumenty przyniesie i panią. Kurwa, znowu zapomniałem sprawdzić to. Ja jebie. Ja coś czuję, że tego Ezika już pominąłem, nie? Kiedyś i teraz i. Nie wiem. Papierów, że się naribała. Praca. 12 tygodni, czyli 3 miesiące, tak? Mal Morris. Jak ten z króla Juliana Morris. Tylko, że tu Mala Morris. To jest dobrze. No won mi z tym, to chcę sprawdzić. Krótkie włosy pani nie ma, pani długie, no ale to pewnie. O, kilo też się nie zgadza. Halo, kilo. Halo, halo, kilo. Jak brak powiązania? Kilo chcę.
Takie to niezgodne. 3 kilo, słucha pani chyba. Rewizja. Ale w sumie. Po co te. A, nie no, bo odciski palców by się przydały, a po co zdjęcie? No i co? Co mi to dało? Czy jest chuda, gruba, czy. Brak powiązania. No i co ja mam z tym zrobić? Robotnik. Co ja mam z tym zrobić? No, jakby mi dali odciski palce, to. Wiesz, no i co, że mam 64 kg, to jest 67. I co ja mam sobie powiesić na ścianę? No kurde. Nie wiem, no, czy chuda, czy gruba jest. Nie wiem, co zrobić. Naprawdę nie wiem, co zrobić. Ten odcinek zbliża się ku 40 minut. Nie wiem, co zrobić. Dobra, nie przepuszczamy jej. Miejmy ją w pizi. Zobaczymy, czy to będzie dobrze w ogóle. Ta została jeszcze, będzie trzeba pamiętać, czy. Kurwa! Spełniała wymagi. No i ciul, pójdzie sobie do pracy później. Wróćcie jutro. Czynsz 30, ogrzewanie 10, ale po co mi to? Jak to kosztuje stówę, bym miała tylko 10 dolców. Idź spać, chłopie. Przełomowy zabieg na kręgosłupie udoskonalony. Wszystko dzięki arcoczkim lekarzom. Oczywiście nic ciekawego się nie dzieje, skoro się takie pierdoły piszą w tej gazecie. Oczywiście zakończymy sobie już tutaj ten odcinek. 3 dni wyrobiliśmy. Tak więc nowe poszukiwane twarze. Tutaj widzę znowu te pocztówki jebane tu mam. Nic ciekawego nawet nie ma, nawet tego biuretynu, tylko. Tak więc. To tyle na razie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli wytrwaliście do końca, bardzo Wam dziękuję. A na razie to tyle. Dziękuję za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć!